Dobra, zbuduję pokój ogólnie do tego piekła. Zamkniemy sobie go. Partiatik! Live! Yeah, boy! Daj mi. Netherrack? Nie no, coś takiego. Nie wiem, czemu w tą stronę ta wyspa się rozrasta, ale to chyba jakoś naturalnie idzie, więc tak zostańmy. Kurde ty. To jest taki most, okej? O. I tu będzie pokój. Pyk. Czekaj, portal to jest 5 na dole, czy ile to było? Dobra, czekaj. Pyk, 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 pyk. O, tu jest wejście. Jak dwa? Jak dwa na dole? Cztery i pół. A no tak, dobra, bo to no cztery, a dobra, macie rację, ty. No to bez sensu jest, zobacz, gdzie to się na środku się nie da. Ale gówno zrobiłem. O Jezus, to nie będzie symetrycznie, a symetria to jest najważniejsza rzecz w życiu. Co ty robisz, ośle? Luj. Trudno, bez symetrii będzie. I luj. Wezmę dirta i wezmę... I teraz tak. Czyli cztery, tak? O kurde. Portal po tej stronie zrób? Ej, no. Masz rację. Ale nie, no jak po tej stronie? To jest niby symetria. Inaczej trzeba. Zrób co? Wejście na dwa zrób. Tu. Dobra, macie rację. O nie. Kurde. Ez. Nie interesuje mnie nic, tylko jak to płaci. Jestem Żydem, więc się chcę kurwa wzbogacić. Green Red ej! Wpłacił nie, dobrze. Złotych. Mlady Hat i Sparta i serdeczny SPX Finger 2. Witam, Green Red, dziękuję bardzo. I teraz tak, idę spać. Portal możesz mieć większe wymiary, ale co ty, ja nie mam tego, ja mam mało obsydianu, to już pójdę po kosztach. Teraz tu jest gówno, aleluj, kogo to interesuje. I teraz tak. Czyli muszę go tak. I ile w górę? Raz, dwa, trzy, cztery, tak? Liczę, że dobrze. Takie coś to jest? Pięć! Jezusie. Serio? Ty tak drogo? I tutaj dwa.
Tak? Chyba dobrze, nie? Dobra, teraz bierzmy tą ziemię. Spadła. Ty no to nie. Po co jest ta obramówka teraz? I tak się zastanawiam. To wygląda jak totalne gówno. Już to wystaje. Nie no, to wystaje jak ściek. Dobra, kogo to obchodzi w ogóle? Nie no, ty. Nie no, ja muszę to usunąć. Z tym się nie da mieszkać na wyspie. Ale goły ten portal. Ej, ale goły ten portal jest jakiś. Na rogi coś daj. Lepszy. No ale luj, bo on i tak wygląda jak jakiś goły frajer. Ten portalik pieprzony. Coś tu z nim nie gra. Serio, portal jakiś goławy jest. No ale luj z nim. Ciekawi mnie, czy piekło jakoś inaczej wygląda na tym modzie. Zaraz się przekonamy. O, zobacz, teraz jest kozak. Nie? Jak takie klocki pasują do siebie. No, idealnie. Jest normalnie wkładany chip. Prosty chip był włożony. Proste. Daj, dorobię. O, lepiej, nie? O kurde, to ma sens już. To już ma sens. No, no, no. Dobra, luj. Tak zostawmy. Pyk. Pyk. Dobra. Dobra. Ja wezmę ze sobą. Jedzenie, jedzenie też wezmę. Tak, jak z kilof nie biorę, masz rację. Rację, nie biorę go. Wezmę te rzeczy. A, musimy jeden obsydian zdobyć. Ty, to trzeba w piekle, ale to zdobędziemy potem. Chyba, że wypadnie. Zabuduj od tyłu, bo wylecisz za niego. Ale jest jeden klocek pa, jak normalnie sobie idę. O, widzisz, nie da się wypaść. Jezusie. Dobra. Budulec, wezmę budulec, ale nie to, bo tego mi żal. No to jest taki budulec do piekła niepotrzebny. Ale luj, wezmę go, na wszelki. Jakiś budulec do piekła się przyda raczej. To zostawię. Patyki zostawię. Wezmę sobie to, odłożę tu. Wędeczkę zostawię. Dobuduję sobie kilofik szybko. Kilof, łopatę może. I tyle. Jest łopata, jest kilof. Motykę zostawia. Możemy iść.
Dobra, idziemy. Nie mam żadnej zbroi na sobie. Łóżko wziąć? Dobra, zobaczymy. Mam nadzieję, że nie umrę. Dobra, najważniejsza rzecz, panowie. Zapisać kory. Którym się klikało, żeby zobaczyć? F3 czy co? Weź, ty się napisz. Ej, czytaj, co piszę. Weź może totem. Chyba żal mi go, bo nie mam żadnego eku na sobie i żal mi go marnować. A F3, no. Tu ja mam 2 FPS-y w tym piekle, zoba. Czemu takie ścinki? A już się wczytuje chyba mapa jeszcze. Dobra, gdzie są kory? Bo nie widzę, które to jest? X, Y, Z. A tutaj, a którym się zrobiło screena do Minecrafta? F12? Tu. F2? A jest. Jest, dobra, czekaj. Zobaczysz, to działa. To jest tutaj, tak? Screenshot przed chwilą. Jest, dobra. Zostawię otwarty na wszelki. 3,64,3, no. Nie, to jest 3, nie 0. Które to jest? Dobra, mam je zapisane. Lipa, mogłem wgrać tego moda na mapę, ale już luj z nim. Teraz to nie ma co. Dobra, także to byśmy zebrali sobie na budulec. Do... Wiecie czego? Po co my tu głównie przyszliśmy? Tak w ogóle się zastanawiam, poza budulcem. Myślałem, że to będzie wyglądać jak one block. Po budule tylko? O. To git. To jest. Zbiorę całe EQ tego gówna i mamy, nie? Po lawę? A lawę mamy już. Ale obsydian można zdobyć. A no tak, ty! Wrócę po wiadro. Weźmiemy lawę ze sobą, żeby mieć na enchanty. Wezmę wiadro ze sobą lawę i tu sobie zrobię tego, żeby nie brać jak skillofa. Ta, no. Może dwa wiadra. Na wszelki wypadek dwa obsydianu. Ziemię w piekle miałem zrobić. Trawę, tak? Nie wiem, czy jest sens. Czy to jest w ogóle potrzebne na cokolwiek. Jak nie może wyrosnąć, znaczy może wyrosnąć, ale co mi to da? Wody i tak tu nie mogę. Niestety. No, bardzo szybko się to zbiera. No to zrobimy, raczej mamy godzinę. Zaraz zerknę, jak wyglądał ten plan tego mob grindera. I chyba zdążymy go zrobić, nie? Łóżko postawić spać? Nie no, koleżko. Jestem prograczem w MC, co ty chcesz mnie zbejtować? Co to za pańki lecą? A, to za ogień. A fortecę trzeba będzie znaleźć, żeby ten... wydropić, ile trzaszek jest na tego bossa? 3? Ty wiecie, co trzeba będzie zrobić? Będziemy musieli zbudować taki pokój z obsydianu, żeby się z nim lać, żeby nam wyspy nie zniszczył.
Ja pierdziele, proste. Ale wolno to leci, idę po kilofy. Nie chcę tego marnować. A ja mogę go czykolwiek postawić w endzie też? Ty jak się da w endzie go postawić, to ja go w endzie walnę, no. A dobra. Niszczy obsydian. Ale on kilka hitów uderzał. Pamiętam jak ja zbudowałem sobie ten bunkier, to na hita nie niszczył. Więc wiesz. Jakby żeby go tylko powstrzymać na trochę, żeby nie uciekał. Albo zrobimy z zewnątrz, zrobimy obsydian i obudujemy dwie ściany kobla. Ja pierdziele, potężny bunkier. Szatana. Pamiętam jak Boxdel robił streama. Urbex bunkru szatana. Do tej pory mnie to rozpieprza, jak sobie to przypominam. Wędzie pod ziemią jest najlepiej, bo nic nie. Ale piszą, że wędzie się nie da. No to nie wiem. Ile takich kilof kamiennych może zniszczyć bloków ogólnie? A da się. Ty właśnie, bo oni usunęli już te jabłka, co mamy w RLCrafcie, nie? Te takie enchantowane, ale jakieś są złote. Jak się robi te super jabłka? To byśmy se zrobili na jakieś bossy. Dziękuję sobie, nie? A, Green Red szaleje dzisiaj dalej. Dziękuję bardzo, Green Red. 8 złota? Czy golden nuggets? Jak złota to lipa. Jak bloków? Nie, właśnie chyba z blokami usunęli. Coś tam usuwali, pamiętam. Któreś z tych, bo było takie super jabłko. 8 sztuk złota. Dobra, zbieramy. Usunęli te super jabłka. Były takie świecące jabłka i były takie słabsze. Golden było i tamto drugie. Ale zobacz sobie na necie to Sky Factory, bo to nie to co myślisz. Czytaj, bo pisze 5125. No ja czytałem, że tam są questy i niby fajne jest, ale jeżeli mielibyśmy grać jakieś mody, to byśmy grali chyba to Celestials czy coś takiego po RLCraft. Wydawało się fajne. Można wydropić to jabłko? No a, dobra, dobra. Tylko ja pytam, które się da zrobić. No, wydropić to luj. Pawkuz. Czemu nie o 22 władca pierścieni, tylko o 20? Bo ten film trwa 4 godziny. Także odpalamy o 20. Jakby trwał 3, to byłby o 21. Prosta matematyka jest uprawiana.
Ryj, potworze! Ja pierdzielę, jak te kill-offy szybko lecą. Trzeci kill-off się psuje. A Black Blue jest? Żeby był na filmie, a nie jak ostatnio. Co się spóźnił. O kurde, ale to się długo zbiera. Gdzie potwór? Tutaj. W sumie racja, dzięki. Nie no, odpalimy o 20. Takie super kino jest dzisiaj. Ale spoko, spoko, że tak często filmy oglądamy i o tej 22 się odpala. Wydaje mi się, że to jest mega dobra godzina dla prawie każdego, także fajnie. Dobra. Czekaj, myślę, ile tych kill-offów jeszcze. Te 4 myślę. No dobra, 5 i do końca je wybiję przymy, bo one bardzo szybko lecą. I wrócimy. No, tak byśmy zrobili. I zaczniemy budować mob grindera, żeby zdążyć z nim dzisiaj. Czyli o 20 film, ta. No masz w tytule. Ale kto ma znowu bana? Kto ma bana znowu? Nikt nie ma bana. Dobra, kopę se dalej. Skręcamy. Oj, oj, oj. Nie chcą, żebyśmy mieli budulec szmaty. Ja pierdzie, jak te kill-offy lecą. Nudno, tu idę do Nerwariena. Spoko, spoko, rozumiem, rozumiem twój wybór, nie ma problemu. Ale w sumie jakby pograć z Noxim Tarankedy na Turcji, mogłoby być całkiem ciekawe, tylko zobaczymy, czy będzie chciał. Ale raczej ta. Już biłem tą zasraną dywizję, to już wiesz, wysrane. Tak to nie chciałem tego duo grać z nikim. Aha, tu jest koniec. Zniszczę to, żeby expa trochę... Ale nie no, tak mało to expa daje, że to... Więcej czasu tracimy. Czy Nocti to dobry gracz? Tak, Galio, Galio Pantheon, najlepsza technika. Nie no, z Noxim fajne streamki są ogólnie. Nocti ogólnie jest spoko. Także wiesz. Także git. Jakaś konkretna mapa jest grana, Hansorno. Teraz? One block. Tylko do piekła zszedłem po rzeczy, ale tak to gramy, że na jednym bloku zaczynamy. I trzeba rozrastać wyspę. Znaczy jeden blok na całą wyspę i tak dalej.
niego jest gorzej. No widzisz, szybko tu zrozumiałeś i znowu tu ja coś podoba mi się to. Jakby film nie trwał 4 h, to byś obejrzał? Czemu nie? Dla mnie dobrze trwa tyle. Krótsza wersja jest gorsza. Chociaż można oglądać bez niby tego. Te sceny nie są aż tak ważne, ale... ale warto obejrzeć. Według mnie. Ja no, film, ten Władca Pierścieni wciąga tak fest, że ja pieprzę. Ostatnio te 4 godziny to zleciało, że ja nawet nie wiedziałem kiedy. Po takim czasie jak się... ja to kilka lat nie oglądałem. I no i fajnie się wciąga nadal. Nie wiem, zastanawiam się. Mi się wydaje, że jak ktoś pierwszy raz, nie wiem czy są tacy widzowie, ale jakby ktoś to pierwszy raz oglądał, no to te 4 godziny to chyba znika po prostu. Ten film jest naprawdę totalnym kozakiem. Chcesz skrzydła robić, a nie lepiej wziąć scenę ze skrzydłami z jakiegoś filmu. Szmato! Dobra, skręcam. A ile już jest? No to ostatni kilo został. I wracamy robić mob grindera. Robisz własne? Zobaczymy jak wyjdzie. RLC? Nie wiem, jakoś... zobaczymy, zależy jak to będzie w czerwcu, ale myślę, że będą często streamy nadal. Na pewno na początku czerwca chwilę mnie nie będzie, bo nie będzie mnie w Łodzi. Ale myślę, że to max 2 dni będzie przerwa. No i potem zobaczymy jak będą streamy, jeszcze nie wiem. Czy... jak to będzie wyglądać? Może bym robił po prostu co jakiś czas przerwa, żeby pomontować rzeczy na YouTube, bo ciężko tak napieprzać te streamy i montować non-stop. Wiesz o co mi chodzi? Ja z Łodzi jestem, tata, ale mnie nie będzie w Łodzi. To git czy nie? A wy skąd jesteście? Napisz na czacie. Zobaczymy ile ludzi z Łodzi jest. Respią się maby podobno. Zaraz przetestujemy czy się respią, ale ludzie pisali, że mob grindery tu normalnie działają, więc... a lawę miałem jeszcze wziąć. Lawę. Wiecie co? Mam pomysł. Tu gdzieś lawa była. Gdzie ona jest? Przecież ja tu przestałem kopać, bo lawa była. Czekaj, na tej wysokości. Gdzie ta lawa była tu? Kurde, bo nie chcę tam na dół schodzić po tą lawę. Ale chyba to zrobię, tylko po prostu nie chcę się z tym mobem lać. To drze mordę na całą mapkę. Tutaj jest jedno... ten... to chyba ona... tutaj jest jedno wiadro, z tego weźmiemy, bo to spływa tak. Chyba. Ale tam byśmy wzięli. Byłoby trochę lepiej. Tu jest sporo. Kurde, boję się tam wejść.
Ja pierdzielę. Ty, to porypana rzeź, co jest teraz robiona. Są jakieś moby w piekle poza tymi wielkimi, co drą mordę? Ty, kilofa mi nie starczy. Czekaj, bo już jesteśmy na tej wysokości. Dobra, jedno. Ale odessało tą lawę ja. Ale czemu tak muzyka napieprza? Taki drastyczny moment? Teraz? O Boże święty, ale mnie wystraszyło gówno. Chyba boss, no. Boss idzie jak nic. Dobra. Dobra, wszystko. Wracamy. Nara! O, już portal słychać. Dobra, jest dwa wiaderka lawy. Siema! Nie no, podobno się moby normalnie mogą porespić. Suń gówno. Możemy to przetestować, czy się respią moby, ale no ufam wam. Mam nadzieję, że serio tak jest. Ale zaraz przetestujemy, wiecie jak. Zbudujmy taki pokoik ciemny. Lepiej nie ufaj. Zbudujmy ciemny pokoik. I tyle. I zaraz zobaczymy. Niby czemu się mają mnie respić? Nie wiem właśnie. To jest więzienie na moba. O, tu zombiego zdobędziemy, który ma zabić wieśniaka. Potem. Ty no, ja niepotrzebnie marnuję bloki teraz na te testy. Ale w sumie nie no, lepiej zrobić te testy. Bo jak nie daj co, jeszcze się nie respią, to by mob grinder był tak do dupy. Jest ciemno w środku. Tak. I co, zrespi się tam coś? Siema, jest tam co? Jak do nocy, porypany, jesteś mob grinder, działar 24/7. Ej, respią się czy nie? Oddalić się muszę? Może rację. Długo to czekać nie trzeba, kiedyś mi moby spadały na głowę z mob grindera. Ej, gdzie to jest? Ty.
Pingwin ma mob grinder? Jaki pingwin w dupę? Dobra, luj! Za mało miejsca tu było. Ale dajcie link do mob grindera na tej mapie. Kurde, łap te pieprzone bloki, no! No. Dobra, luj wam na łeb. Klikasz F3, tam jest taka statystyka, która pokazuje ile jest light, jak jest poniżej 6 to się respią. Co ty gadasz? Naprawdę jest coś takiego? Które to jest? Client Light? To jest to? No niby ta, jest coś takiego. Spada do 14, jak jestem pod czymś. Dobra, ale w mob grinderze i tak. Pingwin to chyba steel. Słyszę skrzek. Słyszę skrzeki z rzeki, 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 słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.